A ja co? Edwa Mignole, co ja jestem? Dzięki wolę! Aż by mieli dwa wozy węgla na plecach. Jesteśmy przygotowani, jedną jedenastką gramy. Gdyby pan przyszedł, nie przyjdzie na trening, zobaczcie, abyście zobaczyli, co trenujemy, to trzeba wszystko powiedzieć. My trenujemy, szkoda gadać, co my trenujemy, nie? To jest niemożliwe, nie? Żadnej dynamiki, żadnej szybkości, nic nie robimy, tylko jakieś dziwne, nachodzonego jakieś gry, to jest skandal. A później tak gramy, ja z topą gramy na defensywny, przecież my nie jesteśmy kreatywni zawodnicy. My z tymi obrońcami, taka jest prawda. My mamy rozgrywać w tym Jastrzębiu. Od tego jest wieczorek, ktoś inny, taka jest prawda. No, no to trzeba to powiedzieć, no ale no i co? Przegraliśmy 1-0, ktoś tam powiedział, że ktoś się ułożył. Jak ja bym wiedział, że ktoś się ułożył, to mu łeb urwę. Taka jest sprawa, dziękuję. Ale dostaliście też dzisiaj bardzo dobrą wiadomość, mianowicie taką, że Widzew przegrał z Zagłębiem. Gdy pan co, pan szczerze nie obchodzi mnie, z kim Widzew przegrał. Ale to wam robi lepszą cenę, to jest zgadza się. Musimy się patrzeć na siebie. Gańcek dalej nie utrzymamy się. Musimy się, nie wiem, może ktoś kupa w dupę powinien dostać, albo w leja, za przeproszeniem. To wtedy może się obudzimy i zobaczymy jakieś punkty, które dadzą nam utrzymanie, bo pomału, przepraszam, że się wyrażę, wkurwia tu. Tak, no może trochę za mocne słowa oglądają nas młodzi widzowie, wiem, że jest pan zdenerwowany. Przepraszam bardzo, naprawdę, to co nas siódmy mecz, to jest frustracja i my naprawdę chcemy, no ja nie wiem. Jedna rzecz... Piotr jest bardzo zdenerwowany. Na początek no, mogłabym Cię pogratulować jednej pewnie z piękniejszych bramek w karierze, tyle że bramotki nieuznanej. Znaczy ja nie wiem, czy była bramka. Zdenerwowany jestem, ale nie podstawą nawet drużyny, tylko tym, że gramy z bardzo dobrą drużyną Wisła. Oczywiście gratuluję im świetnej postawy. To sędzia im nie musi pomagać. On jest dzisiaj chyba pierwszoplanową postacią. Tylko, że Wisła się ślizgają, on widzi jakieś faule. Ja nie wiem, co mam z rękami robić, od następny raz sobie gdzieś tam sadzę. Mam nadzieję, że ten pan... A co była ta żółta kartka? Za to, że chyba miałem sobie ręce gdzieś tam sadzić i będę mówił przepraszam, bo mokry jestem gdzie, ale no nie może tak być, że sędzia faulę z kapelusza gdzieś, że pan nie powinien sędziować. Przepraszam bardzo, to są mecze na najwyższym poziomie, to naprawdę jesteśmy zdenerwowani, chcemy grać czysto fair, a sędzia nie musi pomagać w takich widowiskach. Mam nadzieję, że obserwator nie da mu najwyższej noty. Ja bym nie chciał już widzieć tego pana grać przeciwko sobie, bo może, no, może się mu na przykład, nie, no, nic mu się nie może stać rzeczywiście, bo to jest sędzia. Ale musisz uspokoić się i we wszyscy. My to będziemy wszystko. Chciałem wyrazić to w przerwie, że nie trzeba im pomagać, że oni grają naprawdę dobrze w piłkę. Nie muszą być karne, nie muszą być wymyślane wolne, nie trzeba machać nie wiadomo jak rękami. Mam nadzieję, że zobaczycie powtórkę w kanakluzji. Pan Ryszka nie będzie tak stronniczo mówił, że ci sędziowie to są tacy dobrzy. Może oczywiście się mylą, ale to są tylko ludzie. Można się pomylić raz, dwa, ale nie osiem. Przepraszam bardzo. Piotrek, cztery do bólu. Ja mówię, powtarzam, musicie uspokoić emocje. Ty mówisz, że na drugą połowę już raczej nie wyjdziesz. Czy może tam się naprawią w szatni? Trochę mi nerw pełni, ja się nie boję grać na pewno, ale chyba nie dotrą do końca. Przy takim sędziowaniu to będę musiał niechcący go potraktować brzydko jako słodziczka. Może kamera nie będzie widzieć. Zobaczymy, będzie chciał przejmie sami. Pamiętajcie go panowie w telewizji, bo jest naprawdę do dupy ten sędzia. Działo z Górnikiem, że nie mogę ostatnio wygrać? No myślę, że mieliśmy źle pasę, po prostu nam nie wychodziło i tyle, ale dobrze, że to jest poza nami. Co się stanie z tym kogutem? Będę go zjadł. Myślę, że go sam gotuję, tak po afrykańsku i będę go zjadł. Mi się wydaje, że wiesz, to był taki odruch, on go kurwa kopał trzy razy, nie? I on kurwa wiesz, odruchowo machnął ręką, trafił go kurwa wiesz, ten przeaktorzył. A powiedz mi, gdyby bramka była ręka, była co? No. Aha, to przepraszam państwa. Wiem, że nie. Marcin, jesteś załamany. Pewnie dostaniecie się góra w szatni od trenera Smudy. Wiesz o co? Nie wiem. W momencie, kiedy padała druga bramka dla Wisły, ty miałeś problemy ze spodenkami i trener Smuda krzyczał wtedy straszliwie. Co mecz to ma problemy ze spodenkami? Nie co mecz to ja mam, tylko co mecz to mamy w ogóle konkretnie problemy ze spodenkami. Cały czas spękają sznurki. No i to był konkretny, że biegam tam dwie minuty, cały czas mi spodenki spadały. Nie wiem, w stanie dalej kontynuować grę. Musiałem jednym ręką trzymać spodenki, co było bez sensu. Piotr Ćwierak, dziękujemy za ten strzał, przynajmniej mamy co wyciąć do skrótu. Nie tak to miało wyglądać w tej pierwszej połowie.
No nie tak, jest ciężko. Jest niedziela, 17. Pogoda też nie dopisuje do grania w piłkę. No co tu mogę więcej powiedzieć? Ciężko nam jakąś sytuację taką klarowną sobie tutaj wytworzyć. Grzegorz Skwara, właściwie co można powiedzieć po tym meczu? Prowadzicie, kontrolujecie wszystko, 2-1 prowadzicie i raptem dwa strzały niespodziewane i przegrywacie pierwszą ligę. Zgadza się, no jesteśmy dziadami, no niech pan zapyta bramkarza, niech pan zapyta koszmaczek, niech pan zapyta tych, nie wiem, kurwa, naszych chłopaków, co kurwa zrobili. Co kurwa, jak jedziemy, żeby to nasz, nie, pan nie chce mi się, bo jestem tak zdenerwowany, że po prostu mnie rozsadza. I nie mogę powstrzymać emocji, ale takie kurwa zagrania, jak my prezentujemy, to się nie mieści w pale, żeby kurwa, i nie, ta liga nasza nie należała po tym, co dzisiaj tutaj było. I brawo dla Gorzowa. Gorzów, zasłużenie awansowo, czy to wy straciliście? Zasłużenie, wiesz mi pana, bo my nie umiemy dać piłkę. No zasłużenie, no nam się na nie należy drugie miejsce. My jesteśmy beznadziejni, kurwa, i tylko tyle mam do powiedzenia. Dziękuję bardzo. Sędzia główny dzisiejszego meczu, jeśli dziś piątek, to Marcin Schulz wyciąga czerwoną kartę. Tak było przed tygodniem w Poznaniu, tak było dzisiaj, zatem przypomnijmy. Początek drugiej połowy, akcja skrzydłem był kartowa, pan Jadwiz dał przewinienia na zawodniku GKS-u Mdorwatów. Następnie podszedł do pana, czy minął pan się z Mariuszem Łukiem i co się stało? Użył słów, powszechnie uważali za obraźliwe, to skonfekcjonuje pan. La nuova maglia dell'Udinese. So what do you expect from Udinese? We will say what I will talk. We will say what time we will talk. Ok, vediamo cosa ci dice col tempo, vediamo cosa riuscirò a fare. Eh sì, anche tu a cui si ispira. Who is your role model, your favorite goalkeeper? My idol is Arthurbord. My idol is Fiorentino. My idol is? Mi hanno detto Boruts, Boruts, giusto la pronuncia, no? Boruts, ok. Would you like to be a player like Handanovic? Handanovic is a very, very solid goalkeeper. Un portiere molto, molto valido, molto, molto bravo. This is very, very long, and I have occasion to face to face in the training. They say face to face in the training. The sergeant and the other. Bravo, bravo, non riuscite, questo lo capite. Say something about your career. I played in Lech Gdańsk. On the captain I have already in the national team under 21. E ho giocato anche per la squadra nazionale sotto under 21. Under 21, portiere dell'under 21, naturalmente cesso di diventare un giorno il portiere della prima squadra della nazionale maggiore. Do you dream about becoming the goalkeeper of your national team? It's under 21. Or the senior. Senior. Yeah. Of course we do. Certo, di sì. This is my dream. È uno dei miei grandi sogni. Vabbè, è il sogno di un portiere. What do you think of Boruts? This is a very solid keeper. Molto valido come portiere, molto bravo. And I had to imitate what? Ed è, lo considero un modello da seguire. Ah sì, un punto di riferimento di Udine, le tue aspettative e anche sulla città, perché no? What do you expect from your experience here at Udinese and what do you think of Udine city, the city? City town, yes? Yeah. I better win this town. It's very beautiful. Udine è una città molto molto bella. And how about your experience here at Udinese team? Experience is Disney replay. Your experience as a goalkeeper here at Udinese. Goalkeeper Romo and Marquise. Okay, so you talk with them, you have a relation with the two goalkeepers. Qua sto iniziando, cioè sto creando un legame, un rapporto con gli altri due portieri dell'Udinese.
Appunto, com'è il tuo rapporto? Che te ne pensi anche di sia di Berkic che sia di Roma? What do you think of Berkic in Roma? In Roma ante Berkic è very, very significante. Loro sono due portieri molto, molto bravi. This larga experience. Hanno tanta esperienza. And now is SS de casa. SS de casa. No? This. Sorry. Yeah, what do you think of Zielinski? He's a young talented man. È un giovane molto pieno di talenti e molto bravo. Siamo friends. Yes, this is my friend. Ed è anche un gran un mio caro amico. La piazza chiedo l'obiettivo che può raggiungere qui in Italia. L'obiettivo che può what do you expect from your experience here at Udinese? What's your goal? What's your main goal? And this is a great club. È un è una grande squadra. Teaches a lot. E mi sta insegnando molto. Spero di imparare tanto. E della squadra, del gruppo, team? What about your relation with the other players? Yes, is it good? Yes, this relations is very fantastic. Ho un rapporto fantastico con tutti gli altri giocatori. Allora, Wojciech, io ti chiedo in conclusione di fare un saluto ai tifosi dell'Udinese, magari ecco Carolina anche in italiano, un messaggio in italiano, un saluto. Sì, he wants you to say hi to your Udinese fans. Sono Wojciech Popowski, saluto tutti i tifosi. Non ci ciascuno, ci sono ancora, ma non lo vuole sbagliare.